my stoimy w miejscu. Miałam wtedy 4, może 6 lat. 6, nie 4. Z okna maleńkiej chatki nad brzegiem Wisły widziałam szczury. Uwijały się po nagich gałęziach zimowych krzewów. Widocznie coś tam jednak znajdowały do jedzenia. Ogród był zasypany śniegiem białym, puszystym. Biel śniegu podkreślała czerwień ptasich krawacików i strzałek na obrzeżu skrzydeł. Wydawało mi się jak żywe płomyki na śniegu. Byłam zafascynowana. Popadałam niemal w hipnotyczny strach. Nie czułam chłodu nisko skostniałych kolan. Moje pragnienie dotknąć. Jedynym człowiekiem, który rozumiał moje znieruchomienie przy oknie, był mój dziadek. Piękny duchowy, któregoś ranka zobaczyłam na śniegu i na krzakach ciągnące się nici. Siła! Śnieg będzie tak, dotychczas nieskarany. Przewidziany. Porozumieliśmy się bez słowa. Zapały porucha wyciągnął zwiniętą dłoń. Podałam moje małe dłonie zwinięte w gniazdko. Nagle popłonął bicie ptasiego serduszka. To wtedy opuszki moich palców nauczyły się delikatności, a serce skurczył z uszy. I dlatego otworzył okno. Otworzyłam gniazdko mojej dłoni. Szczyt siedział chwilkę nieruchomo. Nagle śmignął biały luz. Nie możecie mi zrobić nic złego. Nic ani nic. Mam moje szczyty. Podlasiu. Moi bararoi.